biegów. Później dobieramy do tej czwórki z dużym Q dwóch z czasami. Sześciu pobiegnie w finale. Ta konkurencja niezwykle ważna, bo nasza sztafeta 4x400 metrów wciąż walczy o uzyskanie prawa startu w halowych mistrzostwach Europy w Stambule. No i między innymi na Maksa Klepackiego i Igora Bogaczyńskiego w tym kontekście liczymy. Jak Marek Pławko słusznie zauważył, te czasy, które mogą dać awans poszczególnych zawodników w rankingach, a tym samym naszej sztafety, właśnie w eliminacjach powinny być uzyskiwane, bo jednak w finale trudno będzie raz, że dany czas w walce o miejsca wykręcić, a dwa też, żeby w tak małym przedziale czasowym zawodnicy się zmieścili. Oczywiście bieżnia do Okulna w hali liczy sobie 200, a nie 400 metrów, jak na stadionie, stąd bieg 400 metrowców dwa kółka liczy. Bardzo mocno z przodu Igor Bogaczyński, zawodnik MKL-u Jarocin. On prawdopodobnie w tym biegu wygra, chociaż zbliża się na ostatnich metrach do niego Maksymilian Klepacki, no ale jednak Bogaczyński z przodu 47 sekund, 36 setnych, a więc to jest nowy rekord życiowy tego biegacza z rocznika 2003. On jest, w zasadzie był do tej pory specjalistą od 100-200 metrów, a w hali 60 i 200, no ale teraz troszeczkę przekwalifikował się na bieganie dłuższe. 47-34 czas oficjalny, a więc o 1/10 urywa swój